Cryptomasters przedstawiają... Pytanie od Diviu. Czy użytkownicy odczują jakąkolwiek zmianę z funkcjonalnością giełdy? W zasadzie chyba większość osób już wie, że w sumie nie. Nie. To tak naprawdę zrobiliśmy to bardzo mądrze. Zostało to przedyskutowane z bardzo dużymi kancelariami, między innymi PwC, więc zostało to naprawdę zrobione z głową. Wydaliśmy na to mnóstwo funduszy, aby przejście dla naszych klientów było dosłownie takim przejściem zero komplikacyjnym. Wchodzimy na platformę, logujemy się, pokazuje się nam komunikat, na dole mamy przejście na Maltę, zaznaczamy wyrażenie zgody, czyli wyrażenie zgody na przetwarzanie, wyrażenie zgody na przejście środków. Jest tam parę rzeczy, które trzeba przeczytać uważnie i wyrazić na to zgodę i przechodzimy w tym momencie. Czyli to jest jakby automat, to jest tylko i wyłącznie przepisanie. Na czym to w ogóle polega? Na tym, że baza danych, która była w BitBayu spółce z o.o., jest przenoszona po prostu na maltańskiego BitBay, ale żeby to móc zrobić, potrzebna jest po prostu zgoda. Pamiętajmy, mamy RODO teraz i tak dalej, to wszystko musiało być wdrożone. A jeżeli klientowi to nie wyskoczyło, to wystarczy, że wejdzie w ustawienia i tak naprawdę po lewej stronie będzie widział informację przejdź na Maltę. Wchodzi tam i przeklikuje się w tym momencie na Maltę. Znowu, zgody, przeczytać uważnie, to są ważne informacje. I w tym momencie przejście na Maltę. Jest to zrobione bardzo prosto, tak żeby klienci nie musieli wypłacać środków, żeby musieli potem wpłacać. Co jest najważniejsze? Malta dała nam jedną możliwość. Mamy środki euro, dolar, złotówkę. Już dzisiaj codziennie wpływa nam, i co jest dla mnie najważniejsze, zaczyna nam wpływać bardzo dużo środków w euro. Oczywiście to są pewnie testowe środki z rynku zagranicznego, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, jednych, drugich czy trzecich. Oni testują, muszą to zobaczyć, jak to działa. Mamy przecież mnóstwo klientów z zagranicy, słuchajcie, ten etap teraz marketing bardzo mocno naciska na rynek zagraniczny, żeby bardzo dynamicznie powiększyć rynek euro i dolarowy. I myślę, że to się szybko powiększy. No wcześniej nie mieliśmy tej możliwości, nie było rachunków. Teraz te rachunki są, więc fajnie zaczyna to po prostu działać. Więc również zapraszam Państwa do wystawiania ofert w rynku euro, bo myślę, że to po prostu stanie się bardzo atrakcyjny też rynek. Pamiętajmy, że dla mnie rynek PLN, nawet że przeszliśmy na Maltę, tak mocno został, ja powiem może kolokwialnie, wykombinowany, że on został. Czyli jak Państwo widzicie, rachunki w PLN-ie są i będą. Rozwiązania mam. Naprawdę sztab ludzi, który nad tym siedzi, cały czas myśli, jeżeli by coś się miało znowu stać, to uwierzcie mi, że mamy plan A, B, C, D, chyba do Z. Jeżeli dobrze pamiętam, to aż tak daleko. Więc spokojnie, planów mamy dużo. Ja od początku, jak Ty pewnie zauważyłeś, Państwo widzicie, jestem zawsze i dostępny, czy też na social mediach, żyję tą firmą i naprawdę nie odpuszczę, więc staram się, żeby to po prostu szło do przodu. Dobra informacja jest taka, że w czerwcu najprawdopodobniej powinniśmy już być w trakcie licencjonowania się na Malcie, tylko że ta, pamiętajmy jedną rzecz, to będzie licencja maltańska. Czy polskie władze przejmą tą licencję? Ciężko powiedzieć. Póki nie będzie licencji, która będzie paszportowana przez Trybunał Europejski, wtedy, jeżeli Unia Europejska wyda dyrektywę, że tak, taki zasób dokumentacji, to wtedy dopiero będzie musiała Polska to reflektować. Dzisiaj wcale to tak nie jest, więc to nie jest tak, że tylko w Polsce jest tak, jak jest. W każdym kraju też nie jest lepiej, więc pomału te kraje muszą się uregulować. Fakt, że Malta wyszła dużo prędzej, szybciej, przed szereg, chociaż Szwajcaria również, tylko że nie jest europejska, ale mamy Szwajcarię, no Niemców. Nie wiem, czy dzisiaj czytałeś w ogóle newsa. 9 banków niemieckich gra na Bitcoinie. O proszę. Tylko nie chcieli podać nazw. To jest ciekawe, rozumiecie? Właśnie przed tym naszym spotkaniem, ja zawsze coś tam kawę sobie piję, to przeglądam sobie różne newsy ze świata i tak czytam, patrzę tam, normalnie artykuł, 9 banków niemieckich przyznało się do tego, że grają na kryptowalutach. Więc to jest dobre. Ale te banki potrzebują giełd regulowanych. Tak. Dlatego zauważcie, że typu Wall Street, czy też inne giełdy, mówimy tutaj o Forexie, oni gra się na kontraktach, nie na realnych kryptowalutach. Tam te banki szybciej wprowadzą pieniądze niż do BitBaya. Dlaczego? Bo są tam te giełdy regulowane. Gdyby taki bank, mBank powiedzmy, chciał zacząć grać na Bitcoinie, to on nawet gdyby chciał,
to wolałby iść do na przykład JP Morgana, czy ewentualnie na jakiś rynek forexowy, zagrać na, czy nawet na XTB, zagrać na kontrakcie. Mhm. Tylko pamiętajmy, jaka jest różnica. Gramy tam na kontrakcie. Realnie nie dotykamy w ogóle Bitcoina. Absolutnie, czy też innych kryptowalut. Nie ma takiej możliwości, tak? Więc to jest całkiem odrębny temat. Tutaj BitBay, Bitstamp, inne giełdy co umożliwiają? Realność. Prawdziwy order book. Lewa strona oferty, prawa strona oferty. W takich brokerach tego nie ma. To są wirtualne tak naprawdę, to są tylko i wyłącznie kontrakty, więc te granie jest inne. Ale do momentu, póki nie zostanie rynek uregulowany, to taki bank, mBank, który by chciał grać, dom maklerski na przykład od nich, no do BitBaya na pewno nie wprowadzi pieniędzy, bo będzie miał obawę. Obawę, brak regulacji, problem już tego typu, że w ogóle przelał pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko gdzieś tam się na to skłania.